Cześć, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny vlog. Jest sobota i ja Wam się dzisiaj nie pokażę. Nie pokażę Wam się dlatego, że przez cały dzień jestem nieogarnięta. A przyczyną mojego nieogarnięcia są właśnie te książki, które tutaj widzicie. Jest to dzień, kiedy ja organizuję wyprzedaż książek z półki. To taki cykl, który u mnie na Instagramie i na Facebooku pojawia się już od kilku lat. Po prostu od czasu do czasu liczba książek, które mam, zaczyna mnie przytłaczać. Brakuje mi miejsca na życie i dlatego muszę się części książek pozbyć. Stąd też taka nazwa wyprzedaż książek z półki. Te książki, które tutaj widzicie, musiałam dzisiaj rano przynieść z różnych miejsc, wydłubać je z półek, pozabierać z różnych stosów, a także przynieść z małego takiego regału, który mam w przedpokoju, w którym trzymam książki przeznaczone właśnie na sprzedaż, na pozbycie się na różne sposoby. Kiedy już je tutaj przyniosłam, musiałam je wszystkie sfotografować, opisać, wystawić w mediach społecznościowych, a później przez cały dzień praktycznie siedziałam i odpisywałam zainteresowanym osobom na wiadomości. Stąd też właśnie nie zdążyłam się w ogóle ogarnąć, chyba nawet się dzisiaj nie uczesałam, dlatego Wam się nie pokażę. Pokażę Wam natomiast te książki. Jak sami widzicie, są tutaj tytuły i starsze, i nowsze. Większość książek jest przeczytana, niektóre w ogóle nie były czytane fizycznie, bo ja je przeczytałam albo w wersji elektronicznej, albo ich wysłuchałam, dlatego to są zupełnie nowe egzemplarze, ale ja ich nie muszę u siebie trzymać w domu, dlatego bardzo tanio je sprzedaję. Ceny tych książek to od 10 do 20 zł. Czasami jakaś taka wyjątkowa książka sprzedawana jest trochę drożej. Natomiast ja się cieszę, kiedy one trafiają do nowych, kochających domów i mają tam w tych domach dobrze, są chciane, są lubiane, są czytane. Kiedy sprzedaję książki, zawsze do 3 kupionych egzemplarzy dodaję jedną książkę gratis. One są zaznaczone, że książki z danego zdjęcia można sobie wybrać jako gratis. I te książki to zwykle są egzemplarze, które dostaję do recenzji. Czyli takie egzemplarze, które nawet na okładce mają napisane, że one nie są na sprzedaż. Ja ich nie sprzedaję, aczkolwiek bardzo często osoby różne pytają mnie o to, żebym jakąś cenę wyznaczyła, bo oni chętnie kupią. Ja zwykle tutaj jestem twarda i naprawdę takich egzemplarzy nikomu nie sprzedaję za pieniądze, dodaję je jako gratisy. I z tej wyprzedaży zostały mi tutaj 4 książki, których nikt nie wziął. I zaraz Wam o nich opowiem. Dodam jeszcze, że są to książki, które nie są jakimiś śmieciami. One są zwykle w nieskazitelnym stanie. To są tytuły modne, nowe, bardzo często poszukiwane. Pierwsza z nich, która mi została, to Ognie, islandzkiej pisarki, którą ja znam z książki pod tytułem Wyspa. I zamierzam przeczytać tę książkę w tym miesiącu, ponieważ, jak zapewne pamiętacie, mam takie swoje osobiste wyzwanie, że czytam książki wydawnictwa literackiego w styczniu. Druga książka to Ostatni dom na zapomnianej ulicy. Jest to taki nietypowy, dziwny, odjechany kryminał z wydawnictwa Czwarta Strona. On mi się bardzo podobał, ale wiem, że były osoby takie, które wkurzały się na zakończenie i generalnie były rozczarowane. No ja jestem po tej drugiej stronie barykady, ja byłam zadowolona z tej lektury. Ona mi dała dosyć dużo satysfakcji, zwłaszcza właśnie to rozwiązanie. Ta różowa książeczka, to już u mnie leży dosyć długo, nikt tego nie chce. Nie wiem dlaczego, bo mi się ta książka bardzo podobała. Dzisiaj porozmawiamy o pani. Jest to książka z wywiadami.
żon sławnych mężczyzn. Tych żon, które żyją albo w cieniu swoich sławnych mężów, albo też robią swoje różne bardzo fajne rzeczy. Tam jest pani Gawlińska, pani Myśliwska i tak dalej. I ostatnia książka, której od dawna nie mogę się pozbyć i zupełnie nie wiem dlaczego, ponieważ ona mi się bardzo podobała. Nazywa się Sen Kolumba, napisał ją Emil Marat i jest to książka biograficzna o tym panu, którego widzicie na okładce, taki zawadiacki facet w przekrzywionym kapelusiku i z fajką. To jest Krzysztof Sobieszczański, mężczyzna, którego pseudonim okupacyjny brzmiał Kolumb i od jego pseudonimu powstało wyrażenie pokolenie Kolumbów. Jego życiorys jest naprawdę bardzo emocjonujący. On był takim awanturnikiem, gościem, na którym można było polegać, jeżeli było się jego kolegą, a jeżeli się było jego żoną bądź dziewczyną, to już nie do końca. Także naprawdę zastanawiam się, dlaczego ludzie jej nie chcą. Prawdopodobnie nie wiedzą, co to jest za książka i jak świetnie się to czyta. A tutaj z boku, to nie jest moje zamówienie z Hebe, to są już spakowane przesyłki dla osób, które książki kupiły, zawsze właśnie w kartonach z recyklingu. Przyszłam dzisiaj do Was, żeby się trochę pożalić, bo myślę, że drugi czytelnik najlepiej zrozumie innego czytelnika. I od razu Was zapytam, czy też tak macie? A jak? Otóż tak, że nie możecie się zahaczyć w żadnej książce. Ja niedawno skończyłam bardzo fajną rzecz, o której na razie nic nie będę mówiła, ponieważ będę chciała o niej nagrać jeszcze inny film. I ona była doskonała, naprawdę cały czas chciałam sięgać po książkę. Teraz natomiast mam zaczętych kilka książek i żadna mnie nie pochłonęła aż tak bardzo. A dlaczego? Ponieważ ciągle trafiam na jakieś bardzo ponure tematy, na dołujące rzeczy, na coś, co mnie wręcz irytuje. Ja wiem, że to zazwyczaj jest cecha bardzo dobrej literatury. Literatury, która wzbudza emocje. Literatury, do której się jakoś ustosunkowujemy. Literatury, która zostanie przez nas zapamiętana na dłużej. Natomiast ja w tym momencie swojego życia, kiedy zaczynają się ferie zimowe moje, mam ochotę na coś lżejszego, ale nie głupiego. I już Wam mówię, co czytam i co mnie tak ciągle wkurza. Cały czas słucham sobie audiobooka pod tytułem Shaggy Bane. Jest to książka, o której wiele osób mówiło, że jest to książka roku 2021. I ja rozumiem to, że ta książka może się podobać, ona mi się też podoba, ale potwornie wkurza mnie główna bohaterka tej książki. Po prostu ta kobieta doprowadza mnie do pasji. To jest takie głupie babsko, które mam ochotę potrząsnąć i kopnąć ją w tyłek. Tytułowy to jest jej syn. Ta bohaterka ma na imię Agnes, jest moją imienniczką i jest alkoholiczką. Jedyne, co może zmusić Agnes do działania, to głód alkoholowy. Wtedy dopiero podejmuje jakiekolwiek działanie, żeby zdobyć pieniądze, żeby kupić sobie kolejne butelki piwa. Ta kobieta jest absolutnym przegrywem. Kobietą, która nic nie robi, żeby zadbać o siebie, żeby zadbać o swoją rodzinę, żeby jakoś zabezpieczyć dzieci. Te dzieci musiały bardzo szybko dorosnąć. Ja jestem gdzieś tam pewnie w 1/3 tej książki, ale po prostu nie mogę zdzierżyć tej bohaterki. Dlatego też bardzo sobie dawkuję tę książkę, żeby za bardzo się nie irytować, bo mi ciśnienie wzrośnie. Druga książka, którą zaczęłam czytać, ma tytuł Niepokój przychodzi o zmierzchu. I zapewne już wiecie, jeśli czytaliście, że znowu trafiłam w książkę, która jest strasznie przeczołgująca czytelnika. Ta książka zaczyna się od tego, że
bohaterka, kilkunastoletnia dziewczynka, traci brata i ma ogromne poczucie winy, ponieważ wcześniej modliła się do Boga, aby zabrał jej brata, a oszczędził królika, którego ojciec chciał zabić na kolację czy obiad świąteczny. I kiedy ten chłopiec rzeczywiście ginie w wypadku pod lodem, ta dziewczynka no nie może się z tym pogodzić. Tym bardziej, że żyje w rodzinie, która nie sprzyja temu, by to dziecko mogło się otworzyć, by to dziecko mogło w jakiś sposób przepracować te wszystkie swoje traumy. Ta rodzina jest jakaś bardzo dziwna. Ja tam jestem dopiero na początku. To, co Wam opowiedziałam, to jest pierwszy, może dwa pierwsze rozdziały. Na razie nie chce mi się dalej czytać, bo ja wiem, że będzie jeszcze gorzej w tej książce. Że ta książka mną potwornie wstrząśnie. I jest jeszcze jedna książka, którą zaczęłam czytać wczoraj w nocy, bo miałam nadzieję, że będzie to coś lżejszego. Ma tytuł Song nauczycielki. No wiadomo, dlaczego zaczęłam ją czytać. Jak książka ma taki tytuł, no to na pewno mnie zainteresuje. Ta nauczycielka to 50-kilkuletnia kobieta, która wykłada w wyższej szkole jakiejś artystycznej, która uczy między innymi przyszłych aktorów. Ona jest raczej zadowolona ze swojego życia, dobrze sobie radzi, świetnie prosperuje, jest lubiana na uczelni. I w pewnym momencie, też na samym początku, poznaje dużo od siebie młodszego mężczyznę, który jest studentem na tej uczelni. I wydaje mi się, że to spotkanie albo zmieni się w romans, albo przyniesie jakieś inne zmiany w życiu tej bohaterki. Tego nie wiem, bo też przeczytałam kilkanaście, może 25 stron tej książki na razie, ale ona bardzo mnie zaintrygowała. Ja wiem, że to nie będzie lekka literatura, że to nie będzie romansidło, ponieważ Norwegowie zazwyczaj piszą książki, które są dość przejmujące, dość dołujące, aczkolwiek napisane takim bardzo przystępnym językiem. Także tutaj moja jedyna na razie nadzieja i światełko w tunelu, że jednak jakąś książkę w najbliższym czasie dokończę. Powiedzcie mi, jak u Was, czy czasami trafiacie w taką jakąś czarną dziurę czytelniczą, że nic Was nie wciąga, że chcielibyście coś czytać, ale każda książka niesie ze sobą jakieś rozczarowanie, że albo temat nie taki, albo atmosfera nie taka, albo w ogóle coś Wam innego nie pasuje. Ja strasznie tego nie lubię, to mi się rzadko zdarza, ale akurat teraz mam jakąś taką niezbyt dobrą passę czytelniczą. Na razie się z Wami żegnam i czekam na Wasze odpowiedzi. Pa! Pomyślałam sobie, że skoro opowiadam Wam o różnych takich książkowych, okołoksiążkowych rzeczach, o tym, co robię z książkami, o tym, co książki robią ze mną, to opowiem Wam także jeszcze dzisiaj o tym, co przygotowałam w paczce, którą tutaj mam. I co to jest w ogóle? To jest ta paczka, leci. I dla kogo ona jest? To jest paczka, którą przygotowałam na prośbę mojej siostry, która pracuje w szkole podstawowej numer 2 w Lwówku Śląskim. I wspólnie ze szkołą organizuje tam finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego różne rzeczy będą licytowane. I poprosiła mnie o przysłanie jakichś książek. Więc przygotowałam taką paczkę, w której jest, zdaje się, 12 książek. Część dla dzieci i część dla dorosłych, bo jak rozumiem, licytować będą głównie dorośli. I teraz Wam powiem, co to za książki. Do każdej książki jeszcze też włożę taką wizytówkę. Siostra powiedziała, żebym włożyła. To jest wizytówka mojego bloga i moich mediów społecznościowych. Czytam, bo lubię. I już Wam mówię, co tutaj powkładałam. Dla dorosłych najpierw. No mróz. Musi być. Mam tutaj starą książkę, to jest chyba, nie wiem, druga, trzecia część z chyłką, więc wkładam, żeby było jakieś znane nazwisko. Kolejna rzecz to kryminał Wiara, Miłość, Śmierć. To jest kryminał, który kiedyś objęłam patronatem medialnym. Bardzo fajny kryminał, w którym śledztwo prowadzi pastor i jest rzeczywiście tutaj bardzo mocne zagęszczenie akcji, bardzo dobrze się to czyta. Książka sensacyjna Garego Bravera pod tytułem Tunel. Wysyłam ją dlatego, że jest to moje pierwsze w życiu tłumaczenie. Tłumaczyła Agnieszka Kalus, a że moja siostra też ma na nazwisko Kalus, to może to będzie jakaś rzecz, którą uda jej się wylicytować za większą cenę. Kolonia Marusia to jest książka o wołeniu.
książka, którą napisała Sylwia Ziętek i myślę, że może wzbudzić zainteresowanie, ponieważ na Dolnym Śląsku jest sporo rodzin, które pochodzą ze wschodu. Także może to być interesujące. Mam tutaj też kolejną część Millennium, napisaną przez Dawida Lagenkranza, mężczyzna, który gonił swój cień. Tych trzech poprzednich już nie mam, one gdzieś już poszły w świat. Idealna randka, Sue Watson, jeden z nowszych jakichś takich thrillerów. Myślę, że też może się spodobać. Jeżeli chodzi o książki dla dzieci, to mam tutaj dwie pozycje z jednego z moich ulubionych wydawnictw wydających książki dla dzieci, czyli z Ezopa. W cudzych ogrodach oraz rodzina z fotografii. Ezop wydaje takie książki, które są i wartościowe, i świetnie się czyta, niezależnie od tego, czy ma się lat 40, czy lat 11. W cudzych ogrodach to książka o dziewczynce, która przeprowadza się do nowego domu razem ze swoją rodziną i w ogrodzie wykopuje taką skrzynkę ze skarbami należącą do jakiejś poprzedniej właścicielki czy poprzedniej mieszkanki tego domu i postanawia dowiedzieć się, kto w tym domu kiedyś mieszkał. Natomiast ta druga książka, Rodzina z fotografii, to książka również o dziewczynce, która ma jedną starą fotografię przedstawiającą rodzinę i ona wie, że to jest jej rodzina, ponieważ ona jest adoptowana i też próbuje zbadać swoje korzenie. Bardzo fajne książki. Teraz coś do śmiechu. Po pierwsze to koszmarny Karolek i napad na bank. Gdy mój syn był mały, to zaczytywał się w tych Karolkach. I Siostry, psy i wariaci to też książka, którą kiedyś obejmowałam patronatem. Taka zwariowana komedia dla miłośników piesków oraz w ogóle dla dziewczyn, które są takie bardzo rozrywkowe. Także to mi się też podobało. Coś poważniejszego to Uciekinier. Też bardziej książka dla młodzieży niż dla dorosłych. Tutaj mamy o chłopcu, który postanawia uciekać ze swojego kraju i to jest jego droga ku emigracji. Bardzo wzruszająca i poruszająca książka, no ale też, no umówmy się, bardzo współczesna. I jeszcze coś dla większych maluchów. Ostatnia książka to Niekrólewska wyprawa Krzysztofa Plaweckiego. Jest to książka pisana wierszem i ilustrowana, którą z tego co pamiętam ten autor napisał dla swojej młodszej siostrzyczki. Także to są wszystkie książki, które polecam do Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwowku Śląskim na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i tam będzie można je wylicytować. Bye!